ciężko w tym momencie zebrać myśli. Na pewno dziękuję zawodnikom za pracę, za wszystko, które włożyli w ten sezon. I boli nas na pewno to, że nie udało nam się zrealizować celu, który gdzieś tam sobie stawialiśmy. No na pewno dzisiaj trudny dzień i dla piłkarzy, i dla nas, dla działaczy, ale pretensje mogą mieć piłkarze właściwie tylko sami do siebie, no bo tutaj do nikogo innego pretensji mieć nie mogą. Łza się zakręciła wokół, bardzo mi zależało na tym awansie, ponieważ nigdy w życiu awansu nie zrobiłem i no zależało mi jak no bardzo. Także no brakuje mi słów nawet w tej chwili, żeby tą sytuację tutaj ocenić. Aż teraz mi się nawet chce płakać, także ciężka sytuacja na pewno. Myślę, że graliśmy tutaj o swoją przyszłość, a ona teraz na pewno nie będzie kolorowa. Czy nie wypaliła się pewna formuła prowadzenia w ten sposób klubu. Ja nawet gdybym się podał do dymisji, to bardzo nie wiem komu. No, ja mogę zrezygnować i się bardzo mocno nad tym zastanawiam. Być może ktoś ma inny, lepszy pomysł na prowadzenie, ale też nie chciałbym, żeby to było ocenione, że jakby jest niepowodzenie i teraz uciekam z tonącego okrętu. Tak na pewno nie jest. Mogę się podjąć jakieś tam próby. Bo wiadomo, że przyjdzie moment, że ta drużyna musi zostać odmłodzona, musi zostać budowana na nowo. Myślę, że i dzisiaj trzeba myśleć o zmianie trenera. Jednak no, mimo dobrej pierwszej rundy było widać, że wszystkie te drużyny były jakby lepiej przygotowane motorycznie do sezonu. One lepiej biegały, były szybsze. Myśmy wygrywali no, naprawdę ten mecz w Stargardzie czy w Limanowi. To było takie, no nie wiem, tak jak czołg jakby jeździł i strzelał te bramki. Taki pierwszy problem, który się zaczął, to był w okresie przygotowawczym kontuzje i one przeczepiły nas strasznie, bo wiadomo, odszedł gdzieś tam Grzegorz i do tego uraz Michała, uraz Mateusza Bodziocha, uraz Marcina Grolika, gdzieś tam Szymek Sobczak całą rundę z jakimś tam drobnym urazem cały czas walczył i to uważam jest taki ten kluczowy problem, gdzie nie poradziliśmy sobie. Nie mogę tego racjonalnie wytłumaczyć, tak? Nie potrafiliśmy punktów robić na wyjazdach wcześniej, potem zaczęło się tak, że u siebie gramy taką padlinę, że głowa boli, a no to wszyscy widzieli, no co ja mam powiedzieć, no. Trzeba, myślę, przeanalizować to wszystko, bo nie, na pewno nie daliśmy z siebie dzisiaj maksa, a grając o awans, o taki cel, niektórym, myślę, to może się już nigdy w życiu nie przydarzyć, no nie dajemy z siebie na pewno tego, co powinniśmy dać. To znaczy ja na pewno nie uważam, że jakościowo to był słaby zespół. To uważam, że są bardzo ciekawi zawodnicy. Wielu już z nich posi dużo doświadczenia ma i na pewno to był zespół, który był w stanie walczyć o ten awans. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Myślę, że tutaj jakby no jest wiele przyczyn, które się na to złożyło. No to trzeba się przeanalizować, zastanowić, jak ta drużyna była zbudowana. Czy, jak mówiłem na konferencji, pytałem trenera też o to, czy nie żałuje, że nie miał klasowego napastnika przez praktycznie cały sezon. Bo jak wiemy, ostatnie mecze grał Roland Buchała, który no już się trochę żegnał z piłką, nie przepracował okresu przygotowawczego. No i to takie desperackie trochę były posunięcia. Szkoda, bo było paru fajnych młodych chłopaków z Rybnika, co jakby no, w dzisiejszych czasach w sporcie to rzadkość, że wychowankowie jakby tworzą trzon tej drużyny. No boję się, że takiej okazji jak miał Rybnik, żeby znowu wrócić na zaplecze Ekstraklasy, no może nie być przez długie lata, obym się mylił. A trener prasą powinien zostać? Moim zdaniem nie. Natomiast nie wiem, czy jest na tyle kompetentny, żeby jakby ocenić jego pracę, bo z drugiej strony patrząc na potencjał tych zawodników, no nie miał tutaj gwiazd, nie miał jakichś świetnych zawodników. No,
po tym, jak to się wszystko zakończyło, myślę, że no, byłoby mu bardzo trudno tutaj kontynuować pracę. Też jakby słyszymy z trybun, że kibice też nie do końca chyba są przekonani, że powinien zostać. Prezes też zapowiada, że pewna formuła się wypaliła, więc no, myślę, że tutaj jakby sprawa jest przesądzana.